Dwie minuty. No co ty wyliczasz? Do końca sprzątania, Ećka. Kurczę, jednak umiecie szybko pracować. Dobrze. Niebiescy podnoszą się po nieudanym prepie, ale czerwoni są już kilka kroków przed nimi. Jak się czujecie? Dobrze, kapitanie. Na razie jest chyba okej. I mamy pierwsze zamówienie. Dziękuję ci bardzo. Czerwoni. Tak, szef. Jest jeden czek, czteroosobowy, wszystko idzie razem. Raz ravioli, raz portobello, raz dorsz i raz Wellington. Ile czasu dostanę ten czek? 25 minut. Dominika, pytaj się kapitana. Dobrze. Bo jeżeli wychodzisz w szereg, to ty za to oberwiesz. Chcesz mi odpowiedzieć? Nie. Tak myślałem. To za 19 minut będzie wydane. Ale my mamy 20 minut, on się piecze. 20 minut się piecze? Tak. Józek po prostu nie zna przepisu. Nie ma zielonego pojęcia, ile będzie chodził Wellington. Za 23 minuty jestem u was. Tak, szef. Ruchy, ruchy, kalaruchy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Wstawiam ci wodę na ravioli. Pozytyw, pozytyw, dacie radę. Lecimy. Każde z moich kolegów było przypisanych do rzeczy, w których czuję się najlepiej. Troszeczkę, to tak dosłownie. Dobra, trzymaj mu to. Chcę zrobić tego Wellingtona. Jest to wyzwanie. Dobra, ja jestem gotowa. Przykładam sobie zaraz na małą blaszkę, będę czekała z Wellingtonem. Powiedz mi, Corden, ile tych ziemniaków ja mam ci przetrzeć? Jedną łyżkę max i starczy, dobrze? Od początku staliśmy się teamem. Idziemy po wygraną. Niebiescy! Tak, szef. Tak, szef. Pierwszy stół. Bardzo łatwy. Mamy raz pizzę i raz truskawki. Zabajone. Ile czasu, Piotr? 15 minut. Ja potrzebuję 25. Na co? Muszę zrobić emulsję. Dobra, ja ci pomogę, skrócimy to do 15. Dawaj. O, o, o! I zaczynacie. Jedziemy, 15 minut. Tempo, tempo, tempo. Czas ucieka, a pewnych rzeczy, jak pieczenie Wellingtona, nie da się przyspieszyć. Goście muszą czekać. Kapitanie, portobello, tak. Na tym, prawda? Nie, ten mniejszy, 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 ten tutaj, mniejszy, dobra? Tak. Gdzie mogę ci to przygotowywać wszystko? Gdzie będziesz ten sos robił? Przydałaby się obieraczka w paski. Talerze przyszykować ci, co mam ci powiedzieć? Tak, nie pytaj o to, już powinny te talerze tutaj być. Ja kompletnie nie czuję Józka na chwilę obecną w roli kapitana. Kapitan, jesteś po to nie tylko, żeby robić te ravioli, tylko jesteś po to, żeby kierować i zarządzać swoim zespołem. Tak, szef. Taka presja czasu potrafi człowieka przytłoczyć. Gdy wydawało się, że do kuchni niebieskich wrócił porządek, pojawił się... Dawid! Co potrzebujesz do pomocy? Ja tylko muszę oddzielić żółtka od białek i już się biorę. Super! Witek, pytanko, bo zapomniało mi się, ile cukru. Dobra, ja to przejmuję. Wstawiaj garnek na ten. Już się gotuje woda. Woda się za bardzo gotuje. Dawid ma ogromny chaos w głowie. Słuchajcie, trzeba pokroić te truskawki, tak? Dobra, ja je pokroję. Nie jest w stanie też zapanować nad emocjami, które w nim są. Było ewidentnie we mnie widać, że huśtało w mną. Byłem po prostu kłębkiem nerwów. Dawid, krój truskawki, stary! Ja nie będę za ciebie robił całej roboty. Nie wiedział, w co brnąć, co robić. Trzeba było nim kierować. Co ty robisz? Czemu na sitko? Przecież muszę je umyć. Ale w rękach możesz. Dobra, no jak chcesz. Jestem osobą mega wrażliwą i po prostu boli mnie krytyka. Tymczasem czerwoni, skupieni na pracy, przygotowują się do wydawania dań. Woda jest? Na ravioli? Tak, woda jest na ravioli. Turbo, turbo, turbo! Nawet Wellington wygląda dobrze. Chociaż Mateusz Gessler ma chyba inne zdanie. Nawet nie kombinuj. Wkładaj to do pieca. Jeszcze? Józek! 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 Tak, szef? Czy to jest gotowy Wellington? Nie, jeszcze nie. To dlaczego ja zwracam na to uwagę, a nie ty?